Dzień dobry, witam serdecznie. Oto gra, taka okładka, Pop Life pokazuje. Może ktoś kiedyś grał, pierwszy raz w życiu odpalam na retrokompie. Zagrajmy. Będę ci pomagać, wreszcie. Słyszycie dobrze? Czy macie podwójnie? Ty będziesz w świetle Jupiterów, a ja wspomogę cię na drodze do kariery. Kliknij ten jeszcze przycisk, by kontynuować. Jest, znaczy jest okej, okay, ale cicho. Zacznijmy od stworzenia twojej gwiazdy. Wybierz. Ale ja nie jestem w stanie podgłośnić, co ona mówi. Bo to jest jedna linia dźwiękowa, nie ma osobno głosu, nie ma osobno muzyki. Jak słyszycie muzykę, jest okej, okay, a słabo słyszycie głos, to ja też ją słabo słyszę. Tak? Moja postać. To ja. Wybierz swoją twarz, używając migających przycisków z prawej i lewej strony. O, to będę ja. Możesz też zmienić kształt sylwetki swojej postaci, używając migających przycisków z prawej i lewej strony. O, to chyba ja. W migające pola wpisz swój Dobra. Pseudonim artystyczny. Napiszę tak. Pseudonim. To nazwę się... dobra, nazwę się Dawid. Ale tutaj się nazwę... Bon Jovi. Dawid Bon Jovi. Bon Cool. Dawid Bonkul. Możesz jeszcze dokonać ostatecznych poprawek swojego wizerunku. Jest okej. Wybierz mentora. Nie no, moim mentorem będzie... Dokładnie on. Michał. Michał... Jason. Michał Jason. Teraz słyszycie? Jest okej? Okay? Czy podgłośnić tą muzykę jeszcze? Dziś mamy dla was wiele niespodzianek w wielkim finale Pop Life! To wielka przyjemność gościć tak wielką gwiazdę wśród nas! Duże brawa! To wielka przyjemność być dziś tutaj. Chcę pogratulować tegorocznemu zwycięzcy zapierającego dech w piersiach występów Pop Life. Muzyka jest tak głośno. Masz coś do powiedzenia, prawda? Rzeczywiście. Chcę publicznie ogłosić, że będziemy współpracować. Chcę wschodzącej gwieździe pomóc w karierze. Chcę, by tegorocznemu zwycięzcy udało się tak jak mi. Michał Jason. Cóż, powitajmy więc naszą dzisiejszą gwiazdę. To zwycięstwo wciąż do mnie nie dociera. To fantastyczne, że ktoś postanowił wziąć moją karierę w swoje ręce. Wkrótce odbędzie się mój pierwszy koncert. Obiecuję dużo się podszkolić do tego czasu. Niesamowite rozpoczęcie przygody. Wybór koncertu, moi drodzy, neutralny, liczba tancerzy na występie 0. Udało ci się wygrać Pop Life, ale to nie koniec przygody, wręcz przeciwnie, to dopiero jej początek. Teraz musisz poprowadzić swoją karierę, a żeby w ogóle rozpocząć, musisz dać pierwszy koncert. Scena Pop Life to pierwszy krok w kierunku solowych występów. Czas zabłysnąć. Rozwiń swoje zdolności muzyczne, uzyska jeden poziom talentu muzycznego. Masz jednego o, na koszt kurczę, firmy. 5 subów Bromek tutaj podkreślenie gifted a tier. Kontynuujemy, moi drodzy. Więc zdolności autorskie i sprawdzimy teraz. Witaj w swoim nowym domu. Jest. Zaraz zobaczysz, jak zmienia się kąt kamery. Mam ci to objaśnić? Tak, chcę. Przesuwając myszkę do krawędzi ekranu, zbliżać i oddalać można przy przytrzymaniu ściśniętego kółeczka myszy na kulkę. Przesunięcie jej w lewo lub w prawo spowoduje obrócenie kamery. Jeśli twoja myszka nie ma kółeczka, możesz zrobić... Mam kółeczko. Domek. Tryb dom składa się...
Nowy pokój. Zauważ kursor przemieszczający się za wskaźnikiem myszy. Kliknij i przytrzymaj lewy przycisk myszy, a następnie przesuwaj nią, aby narysować obrys pokoju. Oho! Budowanie to droga impreza, a im większy pokój, tym droższa. O, to duży stan pokój. Stan twojego konta reprezentuje migająca liczba. A, tutaj mam pieniądze. Uważaj. Kliknij przycisk poniżej, by kontynuować. Możesz sprzedać swój pokój, jeśli przestanie ci się podobać. No! Kliknij... W tym pokoju jest dość ciemno. Jest ciemno. Pojawi się lista okien. Kliknij na jedno z okien i przy pomocy myszki wskaż jego położenie na ścianie. Po wybraniu miejsca na okno naciśnij lewy. O. Możesz dodać więcej okien, ale pamiętaj, aż to kosztuje. Jeśli chcesz zmienić położenie okna, kliknij na nie. GRZMOTP jest szefem od 34 miesięcy. Możesz w swoim domu stworzyć więcej pokoi, łącząc je za pomocą drzwi. Wraz z rozwojem twojej kariery dostępne będą co? Jeśli chcesz zmienić tapetę, używając strzałek wybierz pożądany rodzaj tapety. Aby zmienić tapetę, wybierz rodzaj z listy, a następnie najedź myszką i... Mamy to? Parkiet zmienisz po kliknięciu przycisku. Parkiet. Wraz z rozwojem twojej kariery dostępne będą coraz to nowsze rodzaje tapet i parkietów. Twój dom nadal stoi pusty. Mam ci wytłumaczyć, jak go umeblować? Tak. Zaraz stworzymy przedmiot. Kliknij rozrywkę. Kliknij obrazek pluszowego misia. Najedź myszką na pokój, ale świetny tam misio. Zostawić przedmiot pluszowy miś. Pewne przedmioty pozwalają ci odpoczywać, rozerwać się lub podnosić swoje umiejętności. Oho. Inne przydają się do kontaktowania się z ludźmi lub do dekorowania domu. Jeśli chcesz przesunąć jakiś przedmiot po postawieniu go, musisz kliknąć na nim dwukrotnie, aby sprzedać jakiś. Porozmawiajmy o atmosferze panującej atmosfera, w pokoju. Atmosfera, moi drodzy. Wskażesz myszką podłogę, pojawi się okienko mówiące o atmosferze panującej w atmosfera pokoju. Atmosfera disco. Różne elementy umeblowania mają swój specyficzny styl. O kurde, mówię nie wiedziałem. Mówię o okienku w prawym dolnym... Życie, to ja. Gwiazda przed swoim domem. Dawid Bąkul. Umierający portret. Możesz zaznaczyć gwiazdę. Z tego panelu dowiesz się, jak ważne są wskaźniki rozrywka. Niestety nie jestem rozerwany odpowiednio. Jestem zdrowy, ale niezadowolony. Potrzeby, musisz korzystać z przedmiotów do zabawy i wypoczynku. Im niżej spadnie wskaźnik tych potrzeb, tym pilniej trzeba je zaspokoić. Jeśli wskaźnik zdrowia lub rozrywki osiągnie zero, twoja gwiazda przestanie cię słuchać i po prostu pójdzie daną potrzebę zaspokoić. Dobrze, czy chcesz teraz posłuchać o rozmaitych potrzebach, rozrywka, zdrowiem, jakie mają gwiazdy? Tak. Widzisz, że rozrywka jest tym, czego twojej gwieździe zaczyna brakować. Będzie niedobrze, jeśli któryś z tych dwóch wskaźników spadnie zbyt nisko. Wskaźnik można łatwo podnieść, używając pluszowego misia. Patrz, jak ucieka kursor, bo to jest myszka z kulką. Powiedzcie mi, czy rozdzielczość na ekranie, czy wy jesteście w stanie przeczytać tekst ten biały w tym okienku, czy jest to rozmazane? Bo ja nie wiem, jaka jest rozdzielczość wynikowa, ale chyba jesteście w stanie przeczytać to w miarę, tak jak macie pełny ekran. Dobrze, dzięki. Kliknij lewym przyciskiem myszy przedmiot pluszowy miś. Teraz wybierz akcję Przytul się. Jeśli posiadasz przedmioty, które Przytul mogą być się. Używane przez całe grupy osób, możesz zaprosić inne postaci. O, Widzisz, że wskaźnik rozrywki z powrotem rośnie. W lewym górnym rogu ekranu znajduje się symbol pokazujący, co aktualnie robi twoja gwiazda. Patrz. Jeśli każesz gwieździe lub gwiazdorowi wykonać kilka akcji, będą one pokazane jedna po drugiej. W takiej też kolejności zostaną wykonane. Zaplanowaną akcję możesz usunąć, klikając na jej symbolu. O, niezły misio. Pluszowy miś został wykorzystany, ale inne przedmioty kategorii rozrywka też mogą się przydać. Co ty mówisz, kobieto? Rozrywka będzie potrzebna. Aby zaspokoić potrzeby cielesne, używaj mebli wpływających na zdrowie. Meble w danym stylu cielesne? Lepiej oddziałują na postaci, które taki właśnie styl preferują. Zaraz pokażę ci, jak zmienić styl ubierania. Tak. Publiczność jest szczególnie wyczulona na styl, w jakim się nosisz. Dobieraj więc ubrania starannie. Kup mebel i wybierz akcję. Ciekawe, jak się obraca. O, prawym. Ta. Zmień wygląd. Wizerunek gwiazdy wiąże się z pewnym konkretnym stylem. Glam, hip-hop, rock, disco lub zen. Wskazują na nie migające liczby. Niektórzy nauczyciele wymagają od swoich wychowanków konkretnego stylu, na przykład mocny glam. Im więcej mebli kupisz, tym więcej ciuchów będzie dostępnych. Styl mebla określa styl schowanych w nim ubrań. Jaki robimy styl? Jeśli mebel ma styl disco, to znajdują się w nim ubrania w stylu disco. Robimy jeśli zen, disco. To i ubrania są w takim stylu. Kiedy zdecydujesz, w co chcesz się ubrać, kliknij przycisk, by zatwierdzić swój wybór. Dobra, to jest mój styl. Możecie z tym handlować albo nie. To jest mój styl, widzowie. On jest ile? Co to jest za styl? Nie wiem.
Migający pasek ilustruje poziom twojej popularności. Im bardziej lubi cię publiczność, tym większa popularność. Aby zwiększyć popularność, kup meble z grupy Kontakty Popularność. Pewnie fakt posiadania pieniędzy nie uszedł twojej uwadze. Aby zdobyć ich więcej, musisz kontaktować się z ludźmi i grać dla nich koncert. Aby nauczyć się nowej piosenki, musisz poćwiczyć śpiewanie. Nauka śpiewania oznacza, że musisz poćwiczyć grę na instrumentach muzycznych lub zadzwonić do nauczycieli muzyki. Teraz spróbujemy wybrać nauczyciela z twojej listy kontaktów. Aby to zrobić, kup telefon i wykonaj akcję Zadzwoń do kontaktu. Zadzwoń do kontaktu, moi drodzy. Tu możesz wybrać swój kontakt. To lista nauczycieli i profesjonalistów z branży oraz ludzi, którym nauczyciel możesz pomóc, tańca, nauczyciel muzyki, tobie. Nauczyciel Oni aktorstwa, relacje. Piosenek, kroków tanecznych i efektów scenicznych. Wybierz rodzaj kontaktu przy pomocy jednego z czterech przycisków. No, tylko że chcesz, ja... Chcesz, bym wyjaśniła ci, jak zadzwonić do nauczyciela tak. i jak... Póki co twój... To twój pierwszy kontakt. Iwen Aibonakobi. Kliknij przycisk Iwen zadzwoń do kontaktu i zaproś nauczyciela do Iwe jest bardzo doświadczonym nauczycielem śpiewu. Nie pyta o nic. Iwen Aibonakobi właśnie przyjechał. Musisz go poprosić, by nauczył cię tego, co sam umie. Po kliknięciu na migający przycisk, kliknij lewym przyciskiem myszy postać. Ludzie z branży muzycznej są bardzo wybredni, więc musisz spełniać ich zachcianki, kupować narzędzia do pracy i wykonywać ich polecenia. W przypadku nauczyciela Iwena Aibonakobi nie będę wybrzydzać, chcesz lekcji? Dobra, po prostu poćwicz. Mikrofon. Ponieważ nie masz go jeszcze, musisz go kupić. Kurde. Kliknij przyciski dom i przedmioty. Mikrofon to obiekt muzyczny, więc znajdziesz go na liście takich przedmiotów. Wybierz mikrofon z listy i umieść w swoim domu. Praw komplementy. A, jesteś świetny, świetny. Naprawdę, świetnie wyglądasz, gościu. Poćwicz śpiew. Zauważ też, że jeden z pasków stanu jednej z twoich umiejętności posuwa się naprzód. Twoje umiejętności muzyczne wzrosły. To jest poważna sprawa, moi drodzy. To jest... Dobra robota. Misja wykonana. Ogólnie rzecz biorąc, ćwiczenia są dość męczące. Musisz więc pamiętać, by nieco się rozerwać między treningami. Teraz poproś nauczyciela, Iwena Aibonakobiego, o kolejną lekcję. Ciekawe, czy się zgodzi. Wykonaj na nim akcję. Poproś o lekcję muzyki. Iwena Aibonakobi żąda zapłaty, bo widzisz, twoje kontakty nie są tu tylko dla zabawy. Wykonaj na nim akcję, opłać lekcję i poproś o lekcję muzyki. Opłać lekcję, dawaj, no... On za darmola nie będzie robił, moi drodzy. On wie dobrze, dokładnie, co się święci. O, ćwiczą. Czekajcie, ćwiczą teraz. Okej, ale jak wy ćwiczycie? Cieszę się, że jesteście. Eludril jest szefem od 28 miesięcy. Eludril, dzięki wielkie. Kupiłem paczkę Cheetosów. Oby się fajny Tazos wylosował. Pozdrawiam cię, Flutko. Pozdrawiam. Szybko opanowujesz wiedzę o muzyce. Kliknij wizytówkę Iwen Aibonakobi. Anna Graham. Gwiazda zachowywała się w stosunku do niego przyjaźnie. Co on tam śpiewa? Wypełnij resztę celów misji, a ja wrócę, by przygotować. Dobra, Essa. I teraz tak, moi drodzy. Mamy to. Największym problemem tej gry jest to, że... muzyka, dobra. Więc ja mogę ściszyć muzykę troszkę, żebyście więcej, bo wy narzekaliście, że nie słyszycie innych rzeczy, żeby muzyczka była ciszej, a że koncert może być za głośno. To ja nie wiem, efekty dźwiękowe chyba po prostu to będzie. Dobra, zobaczymy. A co on tu nawala? On przyszedł, co ten chłop robi? Dobra, jakie mamy cele? Rozwiń swoje zdolności aktorskie. Dobrze, to musimy gdzieś zadzwonić chyba, nie? Żeby były aktorskie. Zadzwoń do kontaktu, ale ja nie mam. On dalej śpiewa. Aktorsko. No nikogo niestety nie mamy. To muszę z kimś... Opowiedz dowcip. Dobra, ej, idę mu... Czekaj. Idę mu opowiedzieć... Dawaj dowcip. Dobra, chodź. Opowiedz mu kawał jakiś. Słuchaj. No i rozumiesz, i wtedy słoik pęka.
Normalnie beka ci mówię. I on to nagrał, no. Wszystko, serio, tak było. A? Ośmiesz. Wykonaj tajny uścisk dłoni. Ej, poczekajcie, tajny uścisk dłoni. Jak to będzie? Jakieś takie pum, 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 pum pewnie, nie? A, że nie poznaliśmy się. Papa, dup, dup, żółwik, szufla, graba, od dołu, przybijany, łokieto, bum, klata. No i tu już wiadomo, że to są kumple. Dobra, ja zapiszę w ogóle grę, żeby było. Nadpisać. I teraz muszę jakimś akty, bo mogę... Nie, 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 bo ja jeszcze nie chcę koncertu robić. Żeby aktorskie... Jak aktorskie rzeczy tutaj rozwinąć? Muzyka, sztuka i kultura. Szkielet. Telewizor. Pooglądaj, rozszerz wiedzę. Wiedzę o filmach, historia sztuki. Może mała encyklopedia. Gdzie? Dobra. Okej. Do nauczyciela, ale ja tego nauczyciela nie widziałem. Moment. O filmach. Wiedzę o filmach muszę rozszerzyć. Mhm. Czytasz, czytasz. Aktorstwo trochę, moi drodzy. Patrzcie, patrzcie. To on jest niezadowolony. A on nie, ma, nie jest rozrywkę muszę mu zasponsorować. Rozrywka. Ty! Stół do brydża. Dawaj, i gramy, gościu. Normalnie. Ruleta i brydż. Zagraj w karty, chodź. Patrz. Aha, pasjans układany. Ty, ja w ogóle oświetlenie muszę zrobić jakieś, nie? O, dokładnie. Dobra. Ja chcę jakiś koncert zrobić, tylko on musi aktorstwa więcej, ale ja nie miałem tego nauczyciela, widzowie. Ten mnie nie nauczy chyba, nie? On tylko lekcję muzyki może mi zasponsorować. Ja idę przytulić się do misia, widzowie. Idę teraz się przytulić do misia. Czekajcie, on jeszcze do misia musi się przytulić. A on musi się zwierzyć mu. Słuchaj, opowiem ci historię. To, no, przypał fest. Rozumiesz? I rozumiesz, rudę, no, ja rudę też na dole, no, rudę też są na dole, mhm. Dokładnie też, ja to zobaczyłem po koncercie, patrz teraz. Misio jest przytulany, Jezu, co to jest? Dzień dobry, jako że mamy, czy państwo, czy przeciw wejściu Unii Europejskiej? Synek, jak chcesz, to przyjeżdżaj autobusem. Zagramy sobie w jakąś fajną grę. Ale tak ogólnie to na przyszłość już przetestowałem, Mikołaj, że będzie szło tu robić takie streamy właśnie, że jakąś grę możemy przejść na zmianę na przykład, nie? Takiego Wolfa albo Koda jakiegoś starego. Także już stąd streamy się da robić, już jest wszystko skonfigurowane tak, żeby szło to robić. Jedyną rzecz to jeszcze ten mrugający ekran muszę wyeliminować, ale to jest inna kamera, muszę inną kamerę przywieźć. Dobra, idę do telefonu. Teraz tak, nauczyciel aktorstwa jest, zadzwoń, mamy ją, witaj, idź, poproś o, o szkolenie sceniczne. Dobra, gościu, już nie dzwoń, bo baba przyszła. Dawaj, jak ona się nazywa? Anna Graham. No to Graham to obecnie najbardziej popularna, najbardziej popularny rodzaj pieczywa, nie? Ona chce pieniądze chyba, tak? Zbogać swoją o kulturze oglądając stary globus. Gdzie jest stary globus, widzowie? Moment, bo dostałem jakąś... No mi popularność spada. Stary globus muszę. Dobra, hop, hop. Dobra. Stary globus muszę zobaczyć. To jest globus polski. Mhm.
Aha. Polska jest. Znakomicie. Tyle już umiesz. Możesz teraz wybrać efekty specjalne, których użyjesz do stworzenia swojego. Dobra, widzowie, robię występ. Kula. Nie no, musi być kula, to na pewno. Iskry do tego muszą dojść? Nie, bez... Czekaj, jak to się robi? Punktowiec 1, kula. Kula jest. I prysznic. Nie no, to efekt. Dobra, gościu. Wzbogać swoją wiedzę o kulturze stary globus. Dobra, gościu, dawaj, ja muszę pooglądać, bo tutaj muszę wzbogacić swoją wiedzę o kulturze, bo ona podobno nie chce mnie nauczyć niczego, dopóki nie będę miał chociaż minimalnego wykształcenia. Okej. Dobra, i teraz ona będzie mnie chyba chciała nauczyć, tak? Dawaj to. Super, chyba łapiesz najważniejsze rzeczy, ale musisz się bardziej rozwijać, tak to świeczy w tańcu, okej. Dobra. Czy jesteście za wejściem Polski do Unii Europejskiej? Tak lub nie? Aha, jest ankieta, moi drodzy, na czacie, jakby ktoś chciał. Szybko łapiesz, dobra. Tyle już umiesz. Możesz teraz wybrać efekty specjalne, których laser. Użyjesz do stworzenia swojego występu. Dary, dawaj, laser. Laser i dywan. Znakomicie. Tyle już umiesz. Dobra. Teraz wybrać efekty specjalne, stokrotki jeszcze. Użyjesz do stworzenia i spirale. I iskry. I petardy. Nie, petardy? Czekaj, muszę wszystkie naraz użyć. Biorę. Rozwiń swoje taneczne zdolności. Dobra, dzwonimy do tanecznych. Zadzwonimy. Ej, ale muzyczka tutaj co chwilę inna jest, nie? Tańca. Tylko nie mamy niestety nauczyciela tańca żadnego. Nie, jest. Fotograf? Ty, nie mamy żadnego. Relacje. Dyrektor reklamy. To chyba taneczne musimy rozwijać poprzez kupienie czegoś. Jakąś matę taneczną czy coś? Taniec jest. Poćwicz hula hop. Dobra, dawaj. To i tam... I tam... tamburyn. Walimy w tamburyn. Dawaj, gościu. Hip-hop. Hula hop, hip-hop. Chodź, gościu. Tańcz. Ty, czemu on się przytula z chłopem? Co jest grane? Jakiś biznes chyba przybiliśmy, dobry. Cieszę się, że jesteś... Ty! Orisek jest szefem od 16 miesięcy. Co się stało? Ej, widzowie. No niestety. Orisek, zepsułeś mi grę. Ty, i teraz najlepsze jest to, że to się chyba... To się nie zapisało chyba. Wykraszowało po prostu. Ach, te stare gry. Czytaj grę. Autosave. Zobaczymy, bo jest autosave. Spróbuję to wczytać. O! Dobra, mamy. Na jakim jesteśmy etapie na tym autosave'ie? Aha, czyli aktorskie, okej. Okay. Czyli dobra. Ej, muzyczka kolejna. Dobra, rozrywka. Zagraj w karty i przytul się do misia. Spokojnie, patcha dodadzą na pewno. Jakąś aktualizację muszą dodać. Przecież nie zostawią tej gry, tak? Ja sobie nie wyobrażam. Przecież co, myślicie, że... Ej, ale w ogóle, wiecie, jakby jest super? Patrzcie, mamy 2004 rok. Gdzieś za 20 lat. Kurde, jak gry będą wyglądać. Przecież one będą się same aktualizować i jak coś będzie się psuło w grze albo nie działało, to te gry pewnie będą się same naprawiać. Ta technologia tak pójdzie do przodu, nie? Na przykład dają grę, w której jest błąd, bo jest jakaś tekstura nie działa i twórcy normalnie od razu to naprawią w czasie rzeczywistym, nie? Ale będzie, super. Dobra. Taneczne, sceniczne muszę się nauczyć. Oho, super, łapiesz. Dobra.
No, będą dopracowane gry. Nie to co teraz. Teraz to jest taki... Jesteśmy na początku, moi drodzy. Możesz teraz wybrać efekty specjalne, których użyjesz. Jesteśmy na początku tej całej historii dopiero. Jesteśmy świadkami, jak się te gry tworzą. To na... Te gry, które teraz, moi drodzy, wychodzą w tym 2004 roku, to są najgorsze gry, jakie ever... Wiecie, bo to początek jest, nie? Ale tak za 15-20 lat to już będą tak dopracowane, że już będą najlepsze wtedy. Dokładnie. Dobra, idziemy szkołę. Nie parkiet, przedmioty, taniec. Oho, dobra. Idziemy. Dawaj taniec, pa. Ej, jak ja to zdrowie mam naprawić? Jakieś łóżko do spanka czy coś? Odpocznij. Przekąś coś. Co tam śpiewa? Ty, co on tam przyrządza? To jedzą gwiazdy. A ciasto. American apple pie. Makowiec. Tak, to są... Oni już mieszkają u mnie. Kręci. Nie wiem, jak mam to zrobić. Ja ich chyba wygonię zaraz, słuchajcie. Zatań z krzesłem. Ej, dobra, widzowie. Ja wam powiem tak, ja już nie chcę ich w domu, ja już mam dość. Dawaj, dawaj. No chodź, chodź, chodź. On znowu musi jeść. Pa, pa, pa. Yo. Yo, yo! Patrz, gościu, co robię! Tyle już umiesz. Możesz teraz wybrać kroki taneczne, których użyjesz do stworzenia swojego występu. Dobra. Czy ja już mogę zrobić... A, nie. Okej. On pójdzie jeść i teraz zadzwonimy, żeby nas nauczyło... żeby nas nauczyła, słuchajcie, tańca. Jak się nauczymy tańca, idziemy zrobić swój pierwszy koncert. Ja oczywiście nie będę w to dzisiaj grał za długo, ja to chcę tylko przejrzeć, więc chcę wykorzystać to, że to mi póki co działa, jeszcze nie wykra... A właśnie, a propos wykraszowania, już sobie zapiszę grę. Jak mnie denerwuje już ta Anna Graham. Ty, ale nie mogę. Zatań z batutą, dawaj. To jest dom wariatów, moi drodzy. Dobra, bo on już ledwo żyje. Czekaj, to niemożliwe. Czemu to jest niemożliwe? Ja muszę ją wyrzucić stąd, słuchajcie. Zgań. Dobra. Ja już ją wyproszę stąd. Tak, już ją wyłączam zaraz, no. Tylko musi zjeść. Nasz ziomek musi zjeść troszkę. Fajna jesteś, babo, ale... Uspokój się.
Aha. Patrz. Teraz. Słuchaj, babo. Nie w moim domu. Nie w moim domu. Co ty robisz? No właśnie. Uspokój się. Ale dostała opierdziel. No i dostała. I krótko. I tak ma być, moi drodzy. Krótko z taką... Pa, pa, pa. Pa, dziewczyno. Tak się tańczy. Pa. Hula hop. Wiesz, z kim tańczysz? No właśnie. Idziemy nexta. I on teraz na krześle będzie tańczył, pa. Yo, yo, patrz. To jest to, to jest rap. To jest ten taniec, połamaniec. Patrz teraz. Robię to jak chcę, tańczę koło krzesła. O, oh, o, oh. Impreza dziś mocno weszła. Dobra, musimy sobie zjeść parę razy coś. Pop Life, pełna wersja, Droga na Szczyt. W Cybermysze była i w ogóle Techland wydawał ją w Polsce. Windows 98 wymagane, procesor 500 MHz, 128 MB RAM-u, karta 3D, 32 MB pamięci wirtualnej, 1000 MB wolnego miejsca na dysku. Dobra, jeszcze przekąś coś. A następnie poćwicz trochę hula hop. Muszę wbić, słuchajcie, tańca. Taniec muszę wbić w gwiazdkę. Znakomicie. Tyle już umiesz. Możesz teraz wybrać kropki taneczne, których użyjesz do stworzenia swojego występu. Co się dzieje? Słuchać mnie? Jeszcze poćwicz. Aktorstwo, taniec znaczy się musi wzrosnąć. Dobra, musimy niestety znowu zjeść coś. Bardzo spada nam to. Zaraz deduwa będzie, no. Musimy do koncertu doprowadzić, a potem możemy zmienić grę. Okej? Okay? Musimy zobaczyć, jak będzie wyglądał koncert. Dobra. I poćwicz jeszcze. Ile procent potrzebujemy? Kilka procent. Da. Dziewięćdziesiąt pięć. 96. 97. Teraz zatańczymy na krześle i będzie 100. Uwaga, patrzcie. Yo, patrz teraz. Patrz teraz, pa, yo.
Aha! Dobra, widzę, o co chodzi. Jak mam 0, to on się nie uczy. Jeżeli mam zdrowia 0, czyli na przykład nie jem ani nie wysypiam się, to on wtedy robiąc aktywności się nie uczy. No Poplife, po prawej u góry masz nazwę. Idź, zatańcz. Piec, idź tańczyć. Ogólnie tej gry chyba się nie da kupić nigdzie. Jeżeli szukacie, jej się nie da chyba na GOG-u, na Steamie jej nie ma, nie istnieje, więc... Jedyna opcja to jest znaleźć obraz płyty gdzieś na Abaddonware'ze, albo po prostu mieć płytkę. Tyle już umiesz. Możesz teraz wybrać kroki taneczne, których użyjesz do stworzenia swojego występu. Dobra. I teraz tak, to już mamy. Koncert. Dobra, widzowie, teraz będzie uwaga. Teraz robię koncert. Muzyczka. Dobra, to jest jakaś piosenka. Teraz tak, testuj. Lecz. Dobra. Teraz tak. Krok, klaśnięcie. Krok, klaśnięcie, pętla. Dobra. Teraz tutaj jakieś efekty. Disco, spirala. Następnie neutralny. Moi drodzy, dywan, laser. Oj, byczku, błysk, iskry. Zen, stokrotki. I lecimy, graje. Sprowadzono kolejne gogi. Mister Masakra się wstrzymuje. Piękne. Cena Poplife. Twój strój nie przypadł do gustu publiczności. Widać, że nie podchodzisz na koncerty bez przygotowań całkiem nieźle, ale chyba możesz jeszcze lepiej. Te efekty sceniczne były całkiem niezłe, ale musisz lepiej popracować. Ta piosenka była dobrym wyborem, publiczność już za nią szaleje. Aha. Koncert mógłby być lepszy, ale nie był też zły. Oho, tu jest podsumowanie koncertu jakieś. Znasz klub Odległy Szloch? To ekskluzywny lokal, gdzie przychodzą same sławy. Menadżer jest moim przyjacielem. Zgodził się na zorganizowanie tam koncertu. Musisz mu się co prawda najpierw spodobać, ale o to się nie martwię. To byłoby super! Kiedy zaczynam? Nie ma pośpiechu. Załatwię odpowiedni termin, ale najpierw musisz się przygotować. Najpierw spotkaj się z właścicielem lokalu, popraw śpiew, taniec i pamiętaj, że tamtejsza klientela uwielbia rocka! Badaj akustykę klubu. Okej. No i tutaj mamy rzeczy. Słuchajcie, to jest gra, która no nie bez powodu podobała się wielu po prostu dzieciakom. I myślę, że większość dziewczyn w to grała. Ja w to nie grałem, ale może moja siostra grała, musiałbym z nią porozmawiać. Natomiast to jest gra, która mogła... W ogóle ktoś twórcą? Romian Gora. Co to za Power Ranger?
Dobra. Wyłączając już tą grę i podsumowując sobie odpalenie tej giereczki, to jest to oczywiście... Ojej. Teraz to naprawimy, bo to mi się, tak jak wam powiedziałem, przy wyłączaniu aplikacji mi się rozjeżdża ta rozdzielczość i ona jest taka rozciągnięta, a taka nie powinna być, dlatego muszę to tak robić. Podsumowując odpalenie Pop Life'a, słuchajcie, odpaliłem, bo mam to na płytce. Nigdy w to nie grałem, natomiast jak tylko pokazałem tą grę, to od razu Patrycja o tym powiedziała. O kurczę, Pop Life, nie? Potem znowu jeszcze parę osób na czacie powiedziało. O, Pop Life, ja w to grałem, albo tam moja siostra w to grała. Jest to takie bieda Simsy, można by było powiedzieć. Natomiast tu trochę o co innego chodziło niż w Simsach. Bo był ten element fabularny, gdzie się po prostu robiło tą karierę, będąc gwiazdą. No i były dubbing polski. Coś, czego na tamte czasy, wiecie, no Simsy nie miały w ogóle nigdy dubbingu. Natomiast tutaj mieliście postacie, które normalnie do was gadają w języku polskim, więc to było mega wow i mega fajne, bo odróżniało to przede wszystkim od wspomnianych wcześniej Simsów. Także naprawdę gitara siema. Dobra, pozdrawiam, Bonkol Life. Test.